kolejna piosenka, tytuł będzie miała właśnie Wioskowy Głupek. Tekst do tej piosenki w zasadzie, czy inaczej piosenka powstała do wiersza, już był pierwszy, napisał Piotr Brymas. Piotr Brymas jest takim warszawskim poetą, z którym, jak powiem, zetknąłem się już dość dawno, bo po jego teksty sięgali tam ludzie wykonujący, że tak powiem, piosenkę poetycką, no, nie od dziś. Ja z Piotkiem, no tak trochę przez przypadek, żeśmy się poznali, w zasadzie no, siła Facebooka zadziałała. Kiedyś, któregoś dnia, patrzę, zaproszenie do znajomych od Piotra Brymasa. Zdziwiłem się nie lada. To było takie wyróżnienie dla mnie. Nie wiem, czy to Piotrek się pomylił przez przypadek i kliknął wyślij zaproszenie, czy nie. Ale akceptowałem je. Oczywiście Piotrek na swoim profilu, tam gdzieś prywatnym, publikował swoje wiersze. No to stwierdziłem, że zmierzę się z takim, którymś tam z jego wierszy. Napisałem piosenkę, podesłałem mu. No i Piotrkowi się spodobało. Skontaktował się ze mną, porozmawialiśmy o tym, co ja tak naprawdę planuję z tymi piosenkami robić i jak odbierał on ją i jak ona została napisana. No i ta współpraca nasza, że tak powiem, dzięki temu przypadkowemu, być może facebookowemu zaproszeniu, zaczęła jakoś się tam rozwijać. Ja potem udało mi się zdobyć tomik z wierszami Piotrka. Napisałem do tego cały album, w zasadzie z kilkanaście piosenek powstało do jego wierszy. No i tak ta sprawa, współpraca, że tak powiem, się układa wciąż. Obecnie, że tak powiem, pracuję nad kolejnym albumem z jego wierszami. Wioskowy Głupek jest jedną z pierwszych piosenek, które dzisiaj będę chciał wam zaprezentować do jego wierszy.